Witam was ponownie, moi drodzy, i kontynuujemy naszą rozgrywkę od razu bez zwłoki tam, gdzie ostatnio właśnie zakończyłem. Czy ja mogę ten wyjść? To jest dobre pytanie. Może lepiej nie. Bo oni byli chyba tam na dworze, co? Więc wróćmy na górę. Słuchaj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale chodźmy tędy już. Skoro idziemy tędy, no chodźmy. No właśnie. Spróbujemy udać się tędy. Co to za dźwięk? Nie podoba mi się to. To w tej szopie, tak? Znaczy w tej stodole. Czy jak to nazwać? O mój Boże, nie podoba mi się to. No nie. Halo? Halo, halo. Czy ktoś... Kto, gdzie? No proszę. Ale słyszę jeszcze jednego, niestety. Tak już gorzej nieco. A no właśnie. Było blisko znowu. Gdybym się nie schował, to by mnie dorwali. Szybko, szybko. Nie! Wow. Prawie wpadłem, moi drodzy. Prawie wpadłem. Gdyby nie ta pochodnia... Byłoby kiepsko. Gdzie jest ta kobieta? Czy ona wróci zaraz? Wydaje mi się, że tak, no ale na razie nie idzie. Nie wróci? Ciężko powiedzieć teraz, no. Bo się boję, że wyjdę, a ona zaraz mi tu wylezie drzwiami. No dawaj, wychodź. No dobra, może nie ma co zwlekać, co? Wolałbym jednak ją zabić. O cholera. Tyle amunicji. Potato aim. Rzecz jasna. Czy ktoś to słyszał? To jest dobre pytanie. Zapewne tak, ale... Chociaż może nie. Tutaj chyba była jakaś butelka, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest. To było niebezpieczne. Dobra, idziemy dalej. Ja pierdzielę, nie. Like a pro. O, kufeum. Dobrze wiedzieć, czyli butelkami ja mogę ogłuszać przeciwników. Ja trochę rzuciłem w niego z paniki, bo nie wiedziałem, co zrobić. To znaczy, chciałem strzelać, ale miałem butelkę w ręce i rzuciłem nią.
i dzięki temu odkryłem, że można butelką ogłuszać przeciwników. Wow, nie spadaj tak ze schodów. Teraz pytanie, czy ktoś jest na dole? Bo jeżeli tak, to trochę lipa. Nie słyszę nikogo. Buteleczka się przyda, rzecz jasna. O, to jest szyba wybita. Czyżby ktoś tędy wszedł? Chyba tak. Spróbujemy w takim razie. Wow, ale wyskoczył. Sebastianie, tak się nie robi. Zobaczmy, co się tutaj kryje na początek. Tak, coś jest w tej szopie. O! To się przyda, rzecz jasna. Proszę, nie słyszcie tego. Dziękuję. Czy ja przeładowałem broń? To jest ważne pytanie. Tak. Bardzo dobrze. Ale mnie to stresuje. Nikogo nie widzę tutaj. Bez takiej burzy, proszę. Nie widzę ruchu specjalnie, więc chodźmy na górę. Tam ktoś łazi? Nie. Kroki słyszałem. Dobra, zobaczmy, co się tutaj kryje. Zapewne nic miłego. Nic przyjemnego. Bomba. Słyszę gdzieś przeciwników. Tu jest kolejna apteczka. Myślałem, że ktoś mnie zobaczył przez chwilę, jednak nie. Te dziwne dźwięki nie pomagają, niestety. To było subtelne, prawda? I ciche. No dobra, ryzykujemy z tą bombą. Cudownie. Po prostu cudownie. Czemu ja jestem taki kiepski w tę grę? Czemu? No dobra, nie ma co narzekać. Dopiero drugi raz mi się nie udało. Coś może za tym sianem się kryje? Nie. Czy to da się zniszczyć? Tak. Trochę ryzykuję, bo nie wiem, gdzie są przeciwnicy. O cholera. To jest ten gość z początku? Nawet jego piła łańcuchowa tam leży. O nie. Tam jakaś skrzynia jest, widzicie? W lewym rogu. Górnym, za nim. Tam jest jakaś skrzynia. Niczego nie widzę ciekawego. Tu jest jakaś drabina na górę tak w ogóle. Dobra, zobaczmy, co się tam mieści. Co się tutaj mieści? O, proszę. Dzień dobry. Mamy kolejny kluczyk. Zapałki chyba mam na fulla, tak jest. Aż 1000, wow.
Elegancko, no to mamy kolejną statuetkę, kolejny kluczyk, to się na pewno przyda. Niedługo odwiedzimy nasz pokój do levelowania i tam spróbujemy właśnie coś zlevelować. A tymczasem pomalutku, pomalutku. O, pułapka. Czy gdzieś tu są jakieś statuetki? Nie ma. A, drabinę sobie opuściliśmy, tak? Gdzie ja teraz jestem? Czy ja tu byłem? Chyba nie, bo to jest skrzynka z do rozwalenia. Cholera, mam wrażenie, że ktoś mnie usłyszy zaraz. Można wrócić się do budynku, tak? Nie widziałem tego przejścia. Gdzie ja jestem? A, już kojarzę, dobra. Już wiem, gdzie jestem. Już się odnalazłem. Ciągle mam dziwne wrażenie, że ktoś jest gdzieś obok mnie. To mi się bardzo nie podoba. Znowu nic, ale lipa. Co to za dźwięk? Chyba też to słyszeliście, co? Co takie pustki wszędzie? O, a jednak coś tutaj było. Nie wiem, czy mi się zdaje, czy ktoś mnie słyszał z tamtej strony. Wiecie co? Idziemy stąd. Ja już nie chcę tutaj przebywać. Tu są drzwi? Są. Okej, nikogo nie ma. Boże, jaki on jest głośny. Tutaj widziałem ten... A no właśnie. Ten cały... żel. Ojej, tam jest ten snajper. Jeżeli mogę go tak nazwać. Jak przejść na tył budynku? Jak przejść? Czy tędy mogę? Shit, better find cover. Kolega. Kogoś tu słyszę, no ale cóż. Może jednak nie. Jezu, ja mam zaraz tutaj oszaleję przez te wszystkie dziwne dźwięki. A, on tam jest. Mam nadzieję, że on nie wyjdzie stamtąd, proszę. Voilà, w końcu. Halo, halo, czy ktoś tutaj jest? Tu chyba ktoś leży. Tu chyba ktoś leży. To mi się nie podoba. Spróbuję ich spalić może. Like a pro.
Nie wstaniesz, nie wstaniesz. Wow. Nie spodziewałem się, że tak mi się uda. Jezu, myślałem, że on wyszedł. Tu mam pułapkę. I jakaś skrzynia. Co tym razem? A. Jak ja mam rozbroić tą pułapkę? Nie rozumiem do końca, jak to działa. Co my dostaliśmy? Explosive Bolt. Okej, wybuchowy bełt do kuszy. Ale co z tego, jak ja nie mam kuszy? To jest problem. Mamy mały problem. Boję się tego gościa, że on wyjdzie stamtąd. Naprawdę. Ale dobra, raz się żyje. Wybaczcie, świnki, ale może lód zrzucicie. Jednak nie. Teraz się źle z tym czuję. O, siekierka. To się przyda. Tutaj jest butelka. Niczego tu nie było, niestety. Tam jest ten snajper. Tak, nie chcę podchodzić do niego. Spadaj, spadaj, nie wychodź. Ja się jego boję. I teraz, halo, halo, co my tutaj... Wow, tam ktoś stoi. On się nie odwraca chyba. Czy dam radę go zajść? Wow, tutaj jest bomba. Nie zauważyłem jej. Pułapka, nie bomba. Nie odwracaj się, proszę, bo ja teraz tutaj właśnie kręcę się. Prawie tego nie widziałem. Dobrze, że kucałem. O, tu też jest pułapka. Można było go pewnie zwabić, ale po co, jak on się nie odwraca? Tego po cichaczu załatwię. No i mam checkpointa, elegancko. Granata nam rzuciła. Ciekawe. Słyszę tutaj kogoś ciągle, no. Trzeba to ostrożnie załatwić, bo... Będzie lipa, jak mnie zauważy. Albo usłyszy, bo się nie będę skradał. O! Tak, tu jest ten snajper cały. O! Statuetka tutaj stoi. Ale teraz jej nie zniszczę, bo... Snajper się na to patrzy nawet. Nawet gdybym chciał, to nie mogę nic z tym zrobić. Tam widzę żel. Co się dzieje? Nic? Okej. Świetnie. Mój żel. Oj, tam ktoś jest. Tam ktoś jest, niestety. Czy ja dam radę wejść, żeby on mnie nie widział? Czy się odwrócisz, kolego? Chyba cię nie odwróci. Ups. To niestety nie zadziałało.
Mnie tutaj nie ma, panowie. Nie ma mnie. No właśnie tak. Co to był za dźwięk? Ktoś za mną? Nie. Czy oni tutaj są? Gdzie jest ktoś taki głośny? Proszę, proszę, nie odwracaj się. Świetnie. Ups, ale ten może mnie zobaczyć tak obita. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Cudownie. Kolejny checkpoint. Ciągle kogoś słyszę, ale nie wiem skąd. Naprawdę, te dźwięki potrafią przerażać. Wow, wolę nie biegać, bo... ktoś tutaj jeszcze jest. A to jest ta dziwna pułapka strzelająca. Można chyba ją uruchomić i tam, i tutaj? Z tego co rozumiem. Skąd ten dźwięk? Na górze chyba ktoś jest. Jezu, to brzmi jakby obok mnie. O, proszę, shotgun. Shotgun. Gdzie go dać? Na lewo go weźmy. Ładnie, ładnie. No tak, tak, tak. Bierz tą pochodnię, no. Halo, halo. Co tutaj mamy? Jest skrzyneczka. Dobra, idziemy na górę. Bo tam jest masa tych dziwnych dźwięków. Jeden z tych stworów tam łazi i ciągle wrażenie mam, że jest zaraz obok mnie. Mam pochodnie, więc czuję się bezpiecznie. Co to był za dźwięk? Nie mam pojęcia. Tak, jest tam. Niestety, tak to się dla ciebie kończy, kobieto. Tak to się kończy. Czy on nie żyje faktycznie? Wolę go jednak spalić. Bo to nie ja go zabiłem. O! Oto i ta cała kusza, o której tak głośno, i dostajemy ciągle do niej amunicję. Czas ją przypisać. L1 można wytwarzać... bełty, tak? Gdzie jest ta kusza? Tutaj. Dajmy ją na górę. No tak, mogę wytwarzać te całe bełty. No ale na razie nie, bo być może znajdę jeszcze do niej amunicję. Być może. Nie jest powiedziane. Tam coś leżało? Nie, zdawało mi się. Tutaj mamy zapałeczkę. Dwie nawet. O, mamy. A, niestety. Mam pełne. A,
A, to ten snajper, on tutaj już jest. No dobra, chodźmy do niego. Tylko cicho. Cicho, cicho, cicho. O, właśnie. Elegancko. A łe, nie mogę podnieść snajperki od niego. Ale lipa. Gdzie jeszcze ktoś jest? Nie słyszę nikogo w tym momencie. Chodźmy na dół. A jednak kogoś słyszę. Tylko nie wiem gdzie w tym problem. Tak, tu byliśmy, tą kobietę zabiliśmy. A. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. No nie. O nie. Czy to była podpowiedź właśnie do tego, że będziemy się zmagać z gościem z piłą łańcuchową? Zapewne tak. Czy coś się rusza? Nie, nie widzę przeciwników. Na razie przynajmniej. Tak, tu jest ta cała statuetka. Słyszę jej. Gdzieś na górze go słyszę. O! Kolejna! Wow. Już widzę dwie statuetki do zdobycia. Buteleczka, cudownie. Czy ktoś tutaj jest? Nie ma. Kolega, słyszę kogoś. Jest tutaj. Ups. Nie słyszał tego? Dziwne. Czy on się odwróci? Bo jeżeli tak, to... Gdzie on jest? A, tam poszedł. Cholera. Szlak by to trafił. Znowu checkpoint? Elegancko. Gdzie jest moja butelka? Tutaj. A, tu jest kolejna. A kto to spadł w ogóle? Wygląda jak potwór, ale krzyczał jak człowiek. Dziwny. I tutaj mi się zdawało, no właśnie. Tu chyba jakaś jest chatka, do której można jeszcze wejść. Tak. A w tej chatce co nas czeka? Plama krwi. Więcej tego soku. Ups, to było głośne. Wow, już mam 5000 tego soczku. No, no, no. Gdzie jest ten cały inny zombie, jak tego słyszę ciągle? Nie wiem. A, on tam chodzi na górze. Okej. Okej. A, tego się nie da zniszczyć. Zobaczmy, co jest na górze, na tej wieży. Bo czemu nie? O, kolejna statuetka. Wow, tu już trzy są? Tak, już wiem, gdzie są trzy. Halo? A co to jest? A. A, to brzmi całkiem ciekawie. Oślepiający belt i można nim oślepić wrogów i wtedy oni są podatni na zabicie ich tym atakiem nożem. Jak cię tu zniszczyć, co? Będę musiał chyba strzelić, no ale to jak wykończę tego przeciwnika. To jak wykończę tego przeciwnika? To jest skrzyneczka, ale też wolę jej na razie nie ruszać. Tutaj kolejna.
czy coś jest na tym wozie? Tak w ogóle, bo nie sprawdziłem. O, tutaj coś jest. Świetnie. Do wozu da się zajrzeć jednak, czy nie? Nie, niczego tam nie ma. No to czas wejść do tego budynku. Zobaczyć, co oni tam kryją. Oczywiście słyszę przeciwników, co nie jest zbyt fajnie. Ups. Mam nadzieję, że on tego nie słyszał. Szybko, 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 żeby się nie odwrócił. Wow. Coś rzucił? Nie. Niczego nie zostawił nawet. Niefajnie. A jednak. Okej. Teraz nie chcę tego uruchomić, bo jeszcze zwabię tego na górze. Teraz pytanie, czy na górze jest tylko jeden, czy jest ich więcej? O, kolejny bełt, ale pełny mam. Ktoś tutaj jest. Tam ktoś stoi. Czy zdążymy? Czy się odwróci? Udało się. Udało się. Wciąż mamy jakby wielkie szczęście. Apteczka. Świetnie. O, tu jeszcze jest amunicja jakaś. Cudownie. Obuwiliśmy się wręcz. O, prawie na niego wpadłem. Pięknie. Czy to wszyscy? Jeszcze mamy więcej soczku. Bierzemy lodówkę. Jaką lodówkę? Butelkę. Czy tutaj... Tak, tutaj coś się kryje. Mam amunicję do... O cholera, full. No to już nie fajnie. To chyba wszyscy. A co jest tutaj? O, więcej soczku. Tutaj nie otworzę tego. Jezu! How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to him. Skubany się schował tam na górze. Tu mam jakąś dużą apteczkę, czy co to jest? Tak. Ciekawe, czyli ta apteczka duża zwiększa nam także ogólny poziom zdrowia. Wow. To brzmi ciekawie. Experiment number 4. Subject numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Okay. Moja butelka, no właśnie. Prawie bym jej zapomniał. Czy coś jeszcze tutaj mamy, czy to wszystko? To chyba wszystko. Czemu ja mam patrzeć przez okno? Niczego tam nie ma. W takim razie, to chyba wszyscy przeciwnicy. Został nam tylko ten koleś z piłą łańcuchową. Oj, niedobrze. W tym momencie ja wiem, co my zrobimy. Udamy się do tej kobitki. Ulepszymy sobie postać.
Czy tu się da coś jeszcze wziąć? Nie. Coś tutaj nie. Idziemy ulepszyć sobie postać, bo mamy sporo do wydania. Przeciwnicy jacyś tu są? Nie, zdawało mi się. Idziemy wydać to, co mamy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Bo ja się boję, że zaraz tamten gościu wyjdzie. Czemu ja tędy wyszedłem? Cyknijmy do pokoju, czy coś nowego się pojawiło? Raczej nie. Nie. Okej. Okay. Jakaś gazetka może? Też nie. Też nie. Czy mogę tędy wejść? Mogę! Wow, w końcu. Otworzyła te drzwi dla mnie, bo ja chyba mam klucz, a nie, nie mam klucza przecież. A mam. No tak. A otwórzmy to. Tutaj mamy, o tak, więcej soku. To mi się podoba, 13 tysięcy. No, to teraz ulepszymy sobie postać i zapiszemy grę i tutaj skończymy odcinek. No ale po kolei. Po kolei. W tym momencie, skoro my mamy już kuszę, to ja sobie ulepszę... O cholera, mam 3 bolty, no właśnie, ale na razie tylko harpunę. Bo jednak 130... na 160 teraz. Dobra, bierzemy. Na razie to tak zostawimy. Amunicja, bronie, bieganie ulepszyłem. Tutaj zrobimy co? O, to jest przydatne. To jest bardzo przydatne. Weźmiemy. Dobra. Jeszcze raz krytyka. Bo to jednak nam pozwoli headshoty walić przeciwnikom, a to jest bardzo przydatna sprawa. Chociaż na razie myślę, że tu mam 15 nabój, do shotguna by się przydało. Dobra, tak to zostawimy. Myślę, że to nam pomoże jako tako. Na razie. No i zapiszemy grę. W tym momencie i to będzie na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych filmach.